Charles F. Hanel, Klucz mistrza. Czyta Jarosław Kosela część druga. Metody dochodzenia do prawdy. W niej znajdziesz wyjaśnienie, dlaczego proces myślowy odbywa się na dwóch równoległych płaszczyznach aktywności: świadomego i podświadomego myślenia. Dlaczego podświadomy proces myślowy jest miejscem największych fenomenów psychicznych i dlaczego łatwość i perfekcję osiągamy przede wszystkim wtedy, kiedy przestajemy polegać na świadomości? Dowiesz się, skąd się biorą wszelkie szlachetne, wspaniałe myśli i idee oraz dlaczego niekiedy nagle przychodzą nam do głowy Myśli pełne taktu, instynktu, odwagi, roztropności i inspiracji. Dowiesz się, jak ogromny jest zasób naszej psychiki, z której wywodzi się 90% naszego potencjału myślowego. Poznasz sposób, jak korzystać z tego potencjału pod kontrolą naszej świadomości. Poznasz ludzi, którzy, znając prawa rządzące tą sferą, osiągnęli sukcesy, zostali autorami, artystami, ministrami, przemysłowcami, podczas gdy inni muszą zadowolić się mniej niż dziesięcioprocentową wydajnością swojego umysłu. Główną przyczyną naszych niepowodzeń są wątpliwości co do naszych idei i brak wiedzy o naszych prawdziwych zainteresowaniach. Najważniejszym przedsięwzięciem jest poznanie praw natury, której częścią jesteśmy. Ważnym czynnikiem powodzenia jest jasność umysłu i moralność. Tak jak wszystkie procesy, również procesy myślowe bazują na solidnym fundamencie. Im bardziej subtelny smak, tym bardziej precyzyjny osąd, im bardziej precyzyjny osąd, tym wyższe poczucie moralności. Im wyższa inteligencja, tym większy polot i wyższe aspiracje. Im czystsza i bardziej wyrafinowana myśl, tym lepsze wyniki w każdej dziedzinie. Przeżywanie najlepszego daje efekt najwyższej przyjemności. Rezultaty wykorzystania mocy i możliwości umysłu wynikające z nowej interpretacji są nieporównywalnie wspanialsze. Niż dotychczas największe, najbardziej ekstrawaganckie osiągnięcia, czy też znane sukcesy finansowe? Myśl jest energią. Aktywna myśl jest aktywną energią. Skoncentrowana myśl jest skoncentrowaną energią. Myśl skoncentrowana na precyzyjnie określonym celu uzyskuje olbrzymią moc, której używają ci, którzy nie wierzą. W cnotę biedy i nie widzą piękna w odmawianiu sobie, bo uważają to za poddanie się. Prawdziwą manifestację mocy przeżyjemy dopiero wtedy, kiedy uznamy nieskończoność energii i jej źródło we wnętrzu człowieka oraz kiedy posiądziemy umiejętność korzystania z tej siły, bo siła ta bezustannie kreuje i regeneruje ciało i umysł. I zawsze jest gotowa się ujawnić, kiedy zachodzi potrzeba. Proporcjonalnie do rozpoznania tej prawdy i poziomu umiejętności korzystania z niej następuje jej bezbłędna manifestacja w życiu zewnętrznym. W tej części podamy metody, które doprowadzą nas do tego. Praca umysłu polega na aktywnym działaniu dwóch równoległych płaszczyzn. Świadomości i podświadomości Profesor Davidson powiedział Tego, który myśląc obejmuje cały zasięg działalności psychicznej dzięki własnemu światłu, nie można porównać z tym, który próbuje dostrzec wszechświat za pomocą latarki. Podświadomość jest logicznym procesem, którego precyzja i dokładność wynika z braku możliwości popełnienia błędu. I chociaż nie mamy pojęcia, jak ona funkcjonuje, wiemy, że jej mechanizm jest zdolny rozwiązać najbardziej nieprawdopodobne sytuacje. Podświadomość jest jak nieznajoma istota, która dla nas pracuje, która zbiera do naszego koszyka najlepsze, najbardziej dojrzałe owoce. Głęboka analiza procesu myślenia pokazuje, że to właśnie podświadomość jest autorem najważniejszych metafizycznych fenomenów w naszym życiu. To dzięki podświadomości Szekspir bez wysiłku tworzył i wtajemniczał studentów w wielkie prawdy niedostępne ich umysłom. Fidiasz wykonywał cudowne rzeźby w marmurze i brązie. Rafael namalował swoją Madonnę, a Beethoven komponował symfonię. Łatwość i perfekcja zależą wyłącznie od stopnia, w jakim człowiek przestaje polegać wyłącznie na świadomości i zaczyna czerpać z usług podświadomości. Gra na pianinie, jazda na łyżwach, pisanie na maszynie, owocny handel wszystko to bazuje na precyzyjnej pracy podświadomości. Płynność gry na pianinie przy jednoczesnym prowadzeniu rozmowy. Ujawnia nam wspaniałą moc ukrytych sił naszej podświadomości. Im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej dostrzegamy istnienie podświadomości. Im wspanialsze i szlachetniejsze myśli są naszym udziałem, tym bardziej oczywistym staje się, że pochodzą one spoza zasięgu naszego umysłu. Wiemy, że mamy w sobie takt, instynkt, poczucie piękna, sztuki, muzyki ale źródło ich pochodzenia było nam dotąd całkowicie nieznane. Moc podświadomości jest nieograniczona. Podświadomość inspiruje, ostrzega, przywołuje nam nazwy, fakty, sceny, kieruje naszymi myślami, smakiem i kończy pracę w niezauważalny sposób, czego żaden świadomy umysł nie byłby w stanie uczynić. Możemy chodzić kiedy chcemy, możemy podnieść rękę kiedy o tym zdecydujemy, możemy za pomocą oka i ucha poznawać wszystko, co sprawia nam przyjemność. Z drugiej strony nie możemy zatrzymać bicia serca ani obiegu krwi, nie możemy zatrzymać wzrostu czy formowania się nerwów i mięśni, nie możemy też zahamować tworzenia się kości, ani wielu innych ważnych procesów życiowych. Jeśli uświadomimy sobie te dwa aspekty działania: jeden, którym zarządza wola danego momentu, i drugi, majestatyczny, miarowy, stały i zupełnie od nas niezależny, szczególnie dostrzegalny w momentach zagrożenia, musimy pokornie spytać: skąd się te wszystkie cuda biorą? Jak to wszystko wyjaśnić? I zmuszeni jesteśmy przyznać, że te życiowe procesy naszego fizycznego rozwoju i wszystkie ważniejsze funkcje naszego organizmu są pod ciągłym nadzorem siły wewnątrz nas, całkowicie poza naszą kontrolą. Umownie zewnętrzną moc nazwijmy dalej umysłem świadomym albo umysłem obiektywnym. Ten umysł zajmuje się obiektami zewnętrznymi a wewnętrzną moc, która reguluje funkcję podtrzymania życia biologicznego umysłem podświadomym albo umysłem subiektywnym. Aby zrozumieć podstawowe prawa rządzące myśleniem, niezbędne jest pełne uświadomienie sobie funkcji, jaką pełni umysł w świecie psychiki oraz zasad, jakimi się kieruje. Umysł świadomy poprzez operowanie pięcioma zmysłami odbiera bodźce i obiekty świata zewnętrznego. Płaszczyzna świadomego myślenia decyduje o dalszym działaniu, decyduje o wyborze albo odrzuceniu, wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Świadomość posiada prawo decyzji i wyboru, niezależnie od tego, czy będzie to decyzja podjęta w procesie indukcji dedukcji czy też analizy. Siła świadomości może w wysokim stopniu doprowadzić istniejącą energię do spotęgowania. To nasza wola kieruje tą energią i jej siła jest od niej zależna. Płaszczyzna świadomego myślenia może nie tylko wpływać, ale także kierować umysłem podświadomym. W ten sposób umysł świadomy staje się władcą i strażnikiem podświadomego umysłu. Jest to najwyższa funkcja, która może całkowicie zmienić warunki Twojego życia. Wielokrotnie strach, bieda, zamartwianie się, choroby i dysharmonia są spowodowane fałszywym myśleniem, zaakceptowanym przez niestrzeżoną podświadomość. Wszystkie te odczucia mogą być całkowicie usunięte przez świadomą płaszczyznę myślenia. Naszą świadomość można więc z powodzeniem nazwać strażnikiem przy bramie, strzegącym podświadomość. Pewien pisarz określił dwie płaszczyzny pracy umysłu tymi słowami: świadomość jest wyborem, podświadomość jest instynktem pragnienia rezultatem poprzedniej woli świadomości. Podświadomość kroczy prostą i dokładnie wybraną spośród niezliczonych wariantów sytuacji zewnętrznych drogą. Tam, gdzie sytuacja jest zgodna z prawdą, podświadomość bezbłędnie wybiera właściwą koncepcję, ale tam, gdzie cel czy sugestia są błędne, budowana struktura pada. Podświadomość nie zagłębia się w proces sprawdzania, opiera się w pełni na świadomości, na strażniku przy bramie. I to tylko ona może ją wyprowadzić z błędnych przekonań. Podświadomość przyjmuje każdą sugestię świadomości jako prawdziwą i od razu uwalnia siły, których celem jest wykonanie pracy w jej polu działania. Świadomość może sugerować prawdę lub błąd. Jeśli będzie to błąd, jego skutki są nieuniknione i oznaczają ryzyko dla całej istoty. Świadomość powinna pełnić straż bez przerwy. Gdy jednak strażnik ma wolne i chłodny osąd jest niemożliwy, niestrzeżona podświadomość, pod wpływem nieodpowiedzialnych impulsów ego, jest otwarta na wszelkie sugestie z każdego źródła. W momentach paniki, albo pod wpływem wybuchów złości i nieodpowiedzialnych impulsów ze strony tłumu, czy też z braku opamiętania, może powstać niebezpieczna sytuacja. Podświadomość niestrzeżona otwiera się na wszelkiego rodzaju uczucia strachu, samolubstwa, chciwości, czy też innych negatywnych sił, które docierają do nas przez inne osoby, sytuacje i okoliczności. Rezultatem takiej akcji są przeważnie sytuacje niechciane, które mogą nas jeszcze przez długi czas nękać. Dlatego tak ważna jest ochrona podświadomości przed negatywnymi wpływami. Podświadomość jest kierowana przez intuicję, dlatego też jej szybkie działanie musi być całkowicie uniezależnione od płaszczyzny świadomego myślenia. Podświadomość nie czeka na instrukcje ze strony świadomości, które wymagają czasu na przemyślenia i przystępuje automatycznie do działania. Podświadomość nigdy nie śpi, nie wypoczywa. Kontroluje nie tylko bicie serca, czy też krążenie krwi. Odkryto, że poprzez wyraźne podsunięcie konkretnych idei, umysł podświadomy zdolny jest wytwarzać sytuacje i wprowadzać w ruch siły, które automatycznie doprowadzają do pożądanych rezultatów. To jest właśnie ukryte źródło sił, które łączy nas z wszechmocą. Tutaj znajdujemy też głęboki sens i motywację do uważnego studiowania praw i zasad, które rządzą tym procesem. Ta umiejętność umysłu podświadomego jest zadziwiająca. Ci, którzy rozumiejąc ten proces, umieją wprawić te siły w ruch, szybko dostrzegą rezultaty własnej pracy. Zauważą, że np. przeprowadzając trudny wywiad, wbrew oczekiwaniom, rozmowa przebiega spokojnie i harmonijnie, że trudności biznesowe przesuwają się w czasie i same rozwiązują się pomyślnie i prawidłowo, tak jakby to było przez kogoś zaaranżowane. Ci, którzy nauczyli się wierzyć we własną podświadomość, mają w swojej gestii nieograniczone możliwości. Podświadomość jest miejscem naszych przekonań i aspiracji, jest miejscem naszych artystycznych i altruistycznych idei i źródłem bezgranicznych możliwości. Jednak, niestety, instynkt ten jest hamowany w procesie starannego. I stopniowego procesu podkopywania istniejących zasad. Podświadomość nie może się wykłócać. Jeśli przyjęła złą sugestię, to żeby nie dopuścić do jej realizacji należy zastosować najpewniejszą metodę silnej kontrsugestii. Praktycznie powtarzamy ją tak długo, aż podświadomość w pełni ją zaakceptuje. Tylko w ten sposób wytworzymy nowe. I zdrowe przyzwyczajenia myślowe, które znajdą swoje odbicie w życiu, a podświadomość przejmie prawidłowe myślenie. Z czasem to myślenie stanie się mechanicznym, niezależnym od osądów i wychodzącym z głębi podświadomości. Jeśli nowe przekonania będą prawidłowe, przyniosą nam widoczne korzyści. Jeśli przyniosą ból i cierpienie. Oznacza, że są mylne i trzeba się od nich uwolnić. Podświadomość jest kreatywna, powiązana z boskim źródłem i wkrótce doprowadzi nas do wolności. Podsumowując, normalną funkcją podświadomości od strony fizycznej jest regulacja procesów witalnych tak, aby człowiek mógł zachować życie i zdrowie, dbać o potomstwo i stworzyć sobie podstawowe warunki życia. Od strony psychicznej, podświadomość jest magazynem pamięci, w którym zakotwiczone są wspaniałe przebłyski myślowe, które przemieszczając się ponad czas i miejsce, tworzą źródło praktycznych inicjatyw i konstruktywnych sił życia. Jest też miejscem lokaty naszych przyzwyczajeń. Od strony duchowej, podświadomość jest źródłem idei, aspiracji, wyobraźni. I jest kanałem, który łączy nas z boskością. Proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu rozpoznajemy nasze boskie pochodzenie, zrozumiemy pochodzenie tej mocy w nas samych. Nasuwa się pytanie, jak to się dzieje, że nasza podświadomość może zmieniać warunki? Odpowiedź brzmi: Ponieważ podświadomość jest integralną częścią wyższej inteligencji. A część musi być identyczna pod względem rodzaju i jakości z całością. Zaś całość, jak wcześniej ustaliliśmy, jest twórcza, więc jedyną różnicą między nimi są tylko ich gabaryty. W ten sposób dochodzimy do logicznego wniosku, że również jednostka musi być twórcza. A ponieważ myśl jest jedyną aktywną energią umysłu, Zatem i myśli muszą być twórcze. Jednakże musimy zauważyć dużą różnicę pomiędzy prostym myśleniem, a świadomym, systematycznym i konstruktywnie ukierunkowanym myśleniem. Jeżeli takie myślenie jest harmonijne i niezakłócone, jest ono równoznaczne z podłączeniem naszego umysłu do wyższej inteligencji. Zaczynamy wtedy odbierać nieskończoność i znajdujemy najdelikatniejszą siłę twórczą myśli wyższej inteligencji. Takie jest prawo natury. Prawo to nazywamy umownie prawem atrakcji. Działanie tego prawa sprawia, że umysł pracuje twórczo, wręcz automatycznie, znajdując właściwy obiekt i doprowadzając go do manifestacji. W pierwszej części dałem Wam zadania: Jak kontrolować fizyczne ciało? Jeśli zakończyliście pomyślnie to ćwiczenie, nadszedł czas, aby rozpocząć kontrolę nad własnymi myślami. Usiądź w tym samym pokoju, na tym samym krześle i możliwie w tej samej pozycji. Jeśli sytuacja nie pozwala Ci skorzystać z tego samego pokoju, postaraj się wykorzystać inną możliwość. Teraz wycisz się, a z czasem uzyskasz pełną kontrolę nad własnymi myślami. To ćwiczenie pozwoli Ci wyeliminować wszystkie niepożądane myśli, takie jak zmartwienia, strach, troski, a to umożliwi Ci skoncentrowanie się tylko na myślach, na które się świadomie zdecydujesz. Kontynuuj to ćwiczenie. Dopóki nie zdobędziesz kompletnej władzy nad myślami. Być może nie dasz rady wykonać tego ćwiczenia dłużej niż kilka chwil. Nie zniechęcaj się. ćwiczenie jest ważne, by praktycznie doświadczyć, jaki ogrom myśli próbuje się dostać do twojego psychicznego świata. W części trzeciej dostaniesz instrukcję do wykonania jeszcze ciekawszych ćwiczeń, ale aby je wykonać. Konieczne jest najpierw opanowanie tego ćwiczenia. Pytania, część druga. Jak nazywają się dwie części psychicznej aktywności? Świadomość i podświadomość. Na czym polega ich łatwość i perfekcja? Zależą w całości od stopnia, w jakim przestajemy być zależni od świadomości. Jaka jest wartość podświadomości? Jest wręcz niewyobrażalna. Prowadzi nas, ostrzega nas, kontroluje procesy życiowe i jest miejscem pamięci. Wymieni niektóre funkcje świadomości. Posiada zdolność wyboru, posiada siły rozpoznania, jest miejscem wolnej woli i ma wpływ na podświadomość. Jaka jest różnica między świadomością a podświadomością? Świadomość kontroluje wybór. Podświadomość jest instynktem pożądania i jest rezultatem poprzedniej woli świadomości. Co jest niezbędne, aby wpłynąć na podświadomość? Właściwy stan psychiczny. Jakiego rezultatu można oczekiwać? Jeśli zamiar jest zgodny i harmonijny w stosunku do wielkiej całości, myśli zostaną włączone w ten prąd i przyniosą odpowiednie rezultaty. Jaki jest rezultat działania tego prawa? Stwarza warunki zgodne z poprzednio posiadanym stanem psychiki. Jak nazywa się to prawo? Prawo atrakcji. Jak wyraża się to prawo?